Halo, halo, dobry wieczór, Robert Seison z Akademii Gry. Słuchajcie, podsumowanie miesiąca czerwiec, jak widzicie wróciłem dopiero co z urlopu i dlatego 9, teraz mamy 9 lipiec 2024 pokażę Wam podsumowanie najlepszej wyszukiwarki naszej w Akademii Gry Tsunami dopieszczona, myślę, prawie do perfekcji jak ruszą ligi wrzesień, październik myślę, że to będzie totalna rzeźnia Pamiętacie, jak wrzucałem wam takie podsumowania 46 meczy. Było chyba w sobotę czy w niedzielę, z tego 44 weszły, tak to się będzie mniej więcej odbywało. Oczywiście będą dni i lepsze, będą dni gorsze. Każdy, kto gra w zakłady bukmacherskie, musi się oczywiście z tym liczyć. Nie ma czegoś takiego, wiele razy wam o tym piszę. Jak 100% dzień w dzień, w nieskończoność. To po prostu nie istnieje. To tak jakbyś. A szkoda gadać, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, na dzień dobry. Pokażę Wam wyniki z wczoraj 8.07. Bo właśnie przed chwilą dostałem maila od Mirka z podsumowaniem. Miruś, mega wielkie dzięki jeszcze raz za to, co robisz, że przesyłaś mi te podsumowania. Bardzo, bardzo Ci za to dziękuję. Po raz enty mówię Ci, że robisz dla mnie mega gigantycznie dużą robotę. Oczywiście w ramach podziękowania ja Ci za to płacę, ale. Mam mały prezent dla ciebie, już ci mogę powiedzieć, że wyszukiwarkę na wysokie kursy dostaniesz ode mnie za swoją robotę całkowicie gratis dożywotnio. Bardzo ci dziękuję, bo to jest naprawdę żmudna robota, mi oszczędza mnóstwo czasu i, i tyle. Dzięki 807, uwielbiam takie maile Mirek od ciebie, gdzie wchodzę i widzę po kolei BTTS weszło. Tu był kurs chyba nawet wyższy, 1,91 można było złapać. Ale nieważne, 4-2, tam widziałem, ktoś nie wytrzymał ciśnienia przy 4-0 na sygnalu. Słuchaj kolego, jak nie trzymasz tak ciśnienia, to oszczędzaj swoje zdrowie naprawdę i nie oglądaj wyników na żywo. To nie ma sensu. Ja jakiś czas temu przestałem oglądać wyniki na żywo i uwierzcie mi, zdecydowanie lepiej sypiam i, i nieraz można się naprawdę mocno zestresować. BTTS zielone. Tutaj mieliśmy typy AI zielone. Tu mamy półgola do przerwy zielone. No i tsunami to jest po prostu mistrzostwo świata. Słuchajcie, naprawdę mistrzostwo świata. To hasło Media Markt jest tak mocne przy tym tsunami, że mówię wam coś nieprawdopodobnego. A teraz już przechodzimy do podsumowania czerwca. Przygotowałem to, oczywiście, mam te statystyki ponownie od Mirka Mirek. Jeszcze raz wielkie serducho i dzięki za to. Słuchajcie, w takiej formie przesyła mi to Mirek. I wygląda to tak: pierwszy czerwiec. To jest oczywiście, tak jak Wam mówię, tsunami. Na razie reszty. Ja tam wiem, że półtora gola, bardzo fajnie wyszło. Wrzucę Wam na signala. Całą resztę, którą przesyła mi Mirek, wrzucę Wam na signala. I będziecie mogli sobie zobaczyć z podziałem na kraje. Nawet Mirek zrobił w tym miesiącu. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, Mireczku. Mistrzostwo. Słuchajcie, no jak wygląda wyszukiwarka Tsunami? No, wyszukiwarka Tsunami to jest po prostu rzeźnia totalna. To jest to, o czym ja marzyłem od dawna. Tak jak Wam cały czas gadam i zobaczycie, że to się sprawdzi. Za jakiś czas ludzie już niebawem. Będą się o to tsunami bili na maksa, a cena tego tsunami będzie, wywindował, będzie wywindowała tak w górę, że będziecie mega szczęściarzami, już jesteście mega szczęściarzami, że dorwaliście to w opcji większości dożywotniej za naprawdę symboliczną opłatę, która tak jak mi piszecie, podsyłacie kupony, zwróciła wam się już wielokrotnie, z czego się mega, mega, mega cieszę. No i cóż mogę powiedzieć, słuchajcie... Na koniec Wam powiem, zwróciłem pewną, znaczy zwróciłem, zaobserwowałem, bo oczywiście to tsunami można grać na różne metody. Ja już nie będę Wam o tym mówił. Są ludzie, którzy, albo powiem, są ludzie, którzy grają single, są ludzie, którzy grają duble, są ludzie, którzy grają jedynkę bez remisu na przykład, tak? Czyli tak jak ja mówię i tak rekomenduję wszystkim tym, którzy mają większy kapitał na grę, wrzucaj tą opcję jeden draft no bet, to robi naprawdę gigantyczną robotę. Nie patrz na te kursiki, nie patrz tak, jak wiele razy mi już piszecie teraz, Robert. Miałeś rację, pani przy kasie wypłaca banknoty, i na banknotach nie jest napisane, czy ja grałem 1,36 czy 1,57. Nie dajcie się nabierać na tego typu ściemy pod tytułem. Trzeba grać wysokie kursy, tylko wysokie kursy. Tylko... Nie, nie dajcie się tak nabierać. To chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyście przegrywali, żeby na was zarabiać z banerów. Tak niestety ludzie, którzy się sprzedali, tak wam będą nawijali cały czas makaron na uszy i będą robili, tak wam mówię od trzech czy już prawie czterech lat. Coraz jesteśmy bardziej niewygodni, coraz bardziej ludzi boli to, że my wygrywamy, że jest nas tak ogromna ilość osób, że jesteśmy numerem jeden absolutnie w Polsce, nie ma do nas podjazdu żaden serwis. A to, że ktoś tam sobie będzie skakał, to może sobie tylko słuchajcie poskakać, i niestety zamiast się, to jest właśnie taka polska. Zamiast się cieszyć, że wreszcie jest szansa wygrać z tym Bukmacherem, przecież każdy, kto gra w zakłady bukmacherskie, doskonale wie, że to jest mega ciężka orka, że to jest strasznie ciężko wygrywać u Bukmachera. To nie jest takie coś, że sobie staniesz pod tablicą, ciach, pach i, i wygrasz. Nie, to tak się nie dzieje. Tak ci się może udać raz, dwa, trzy, pięć, ale kolejne 10-15 razy przegrasz i Bookmacher będzie zawsze z tobą wygrywał. Zaawansowane algorytmy, mega naprawdę sztuczna inteligencja, która robi w tej chwili po prostu taką robotę, że głowa boli. Widzieliście kogoś tam, kto wrzucał nas na sygnalu? Yy, prognozy, prognozy sztucznej inteligencji. Widzicie, jak komputer, jak maszyna, jak coś sztucznego jest w stanie oszacować. Czy to wynik, czy to przewidzieć ilość goli, czy to różne inne rzeczy, człowiek nie ma na to w ogóle szans. Większość ludzi, uwierzcie mi, grająca u Bookmachera obserwuje to dwudziestu kilku lat, zgaduje wyniki. Ludzie zgadują. Ludziom się dzisiaj wydaje jednej grupie, że wygra Hiszpania, drugiej grupie, że wygra Francja. Co na to komputer? Komputer bez żadnych emocji wskazuje, kto ma największe szanse na wygraną, nie kto wygra, bo komputer też nie jest jasnowidzem. O tym musicie pamiętać, bo ja mam wrażenie czasami, jak czytam te komentarze, że no niektórzy ludzie cały czas nie jarzą tego. Ale czasami powiem wam też, wkurzam się, jak czytam te komentarze i jak na przykład czytam, kurcza, Robert, tam gdzieś wyszukiwarka podała brany Molde i to nie weszło. I tak sobie naprawdę czasami. Tego słynnego pana przypominam, który powiedział, że. albo nawet nie będę, bo później powiecie, że Was obrażam, ale naprawdę część ludzi jest tak słabo jakoś, że tak powiem, ogarnięta w tych zakładach bukmacherskich, że im się wydaje, że wyszukiwarki to są jakieś czarodziejskie kule, które przewidują i wiedzą, że w Deportivo Armenio San Martin wygra na pewno. Wygrało, ale to nie jest, to nie działa na tej zasadzie, że wyszukiwarka wie na 100%, że Deportivo Armenio wygra. To tak nie działa. Wyszukiwarka bierze masę rzeczy pod uwagę, i na podstawie tej całej masy rzeczy wyskakuje prawdopodobieństwo ogromne na to, że Deportivo Armenio ten mecz wygra. Prawdopodobieństwo, ogromne prawdopodobieństwo, nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale to jest sport. Tutaj wyszukiwarka też przewidywała, że wygra Jurgarden, Garden, Hamarbi zlało ich 3-0. macie o co chodzi. To nie jest tak, jak niektórym się wydaje i dlatego mi się, ja mam czasami, a miałem taki w czerwcu jakiś taki dzień, że tak sobie siedzę, czytam na tym Signalu, co ci ludzie piszą nieraz i tak sobie myślę, kurczę, jak to jest wszystko skonstruowane. To faktycznie trzeba podpisać umowę z Bookmacherem, to trzeba w, zawalić tą stronę banerami, to trzeba namawiać tych niektórych ludzi na to, żeby się rejestrowali, a później po prostu z premedytacją zarabiać na ich przegranych, bo oni będą zawsze przegrywali, bo oni są tak słabo, nie wiem, nawet jak oni mają tak słabe podejście, tak jakieś takie lekceważące podejście do tego wszystkiego, że im się po prostu oni nie będą wygrywali. Naprawdę nie będą część ludzi, ja już o tym wiem, nie będzie wygrywało u Buckmachera. 100%. Ci ludzie są po prostu niereformowalni. Jeśli pojawia się na Signalu znów jakiś łepek, który dostał drugą szansę i ten łepek znów gra jakieś dokładne wyniki, on z tego robi duble, jakieś kupony Ako i on gra na dokładne wyniki w spotkaniach. I kilkanaście osób momentalnie odchodzi z grupy. I piszą mi Robert, sorry, ale poziom szedł poniżej zera. Ale są ludzie, którzy wierzą chłopakowi, że Angola wygra z Mozambikiem 1-0 i plus do tego Namibia wygra z kimś tam 2-1 albo 3-2 i chłop ma kurs 80 parę. I nadal są ludzie, którzy w to wierzą i grają to. I oni tak mówią: A tam wiesz, za, za 10 zeta, tam kurs mam 1500-1900, jak wygram, to będę, będę bogaty. Nie będziesz. Nie trafisz, i patrzę taki czasami się zastanawiam, czy tych ludzi eliminować z tego signala. Czy właśnie, czy, czy oni nie wprowadzają, czy oni nie są uzależnieni, czy oni nie grają dla emocji, nawet dla tych pięciu, dziesięciu złotych, a mają coś takiego, co się nazywa tsunami. I właśnie, i wystarczy troszeczkę zaangażowania, troszeczkę pochylić głowę, ułożyć sobie plan gry, ułożyć sobie cel gry pomyśleć sobie, co ja chcę w ogóle od tej gry. Czy ja chcę się dzisiaj postawić, nie wiem, na Hiszpanię czy Francję i mieć podnietę, że zagrałem za dwa złote i będę miał emocje? Chcę zgadywać, czy chcę wygrywać? Musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo widzę, nieraz mi piszecie, Robert, mówisz, że u nas są ludzie grający kapitałem 100 tysięcy. Tak, jest parę takich osób. Ale dlaczego oni się nie odzywają? No bo jak oni widzą, że koleś gra dubla z kursem 750, i oczywiście nie pokazuje stawki, no bo on gra za 2 złote, no to to jest po prostu masakra totalna. No i ten człowiek po prostu albo ucieka z tej grupy, albo on się w ogóle nie odzywa, bo to nie jest jego świat. Dobra, nieważne, nie narzekam. Słuchajcie, tak jak tutaj zacząłem pisać, co ja wam mogę powiedzieć? Pierwszy dzień czerwca jest Demolka, trafiony kurs 6214. 14 jeśli ktoś na bezczela zagrał wszystko od góry do dołu, a są tacy ludzie, którzy właśnie tak grają, od góry do dołu grają e, na przykład jeden bez remisu, mieli wtedy mniejszy kurs, coś koło 10. Tam liczyłem, nie pamiętam teraz. Jak są tacy, którzy grają na jedynki, na bezczela, po prostu na bezczela za 10 zł, no to na przykład oni, na przykład za 10, bo tam widziałem, ktoś mi podesłał kupą zadycha, no to ten ktoś już robi. Jednym zagraniem sobie cały miesiąc. Jednym zagraniem. Nie mówię, że za 10 trzeba, tak? No bo on tam wygrał wtedy 500 zł. Ale jak ktoś zagrał za stówę i gra na przykład stówę dziennie. Wszystkie mecze, które wypluje wyszukiwarka tsunami, on gra od góry do dołu. Oczywiście z zachowaniem tego, o czym wam pisałem w instrukcji. W instrukcji nie ma, że na przykład nie gramy kobiet, ale ja wam o tym mówię miliony razy. Nie gramy kobiet to dlaczego wyszukiwarki wy, wyszuku, wypluwają te, te mecze? No bo tak jest ustawione, wypluwają. Ale nie grajcie kobiet, bo z kobietami jest różnie i, i w tej piłce nożnej często gęsto są niespodzianki i wygrywają te, które nie mają wygrać. Nieważne. Reasumując, 10 minut gadania, już 12. Co nam dało tsunami w czerwcu? Tsunami w czerwcu zrobiło demolkę. Uwaga! Pierwszy dzień trafiamy wszystkie mecze Mistrzostwo Świata. Wszystkie mecze, jak ktoś zagrał na jedynki, czy zagrał z jedynką bez remisu, wszystko trafione w kosmos. Drugiego dnia, niestety, tak tu napisałem, jesteśmy na minus. Trzeciego dnia, no właśnie, kobiety, zakładam, że ktoś zagrał. Minus. Lecimy dalej, tu nie było meczy. Tutaj mamy już plusik, mecz trafiony. Tutaj mamy dwa mecze ósmego, znowu jesteśmy na plus. Tutaj pomimo tego, że zobaczcie, było aż 12 spotkań, nie weszły 3, zakładam, że to był underdog, więc underdogi, jak wiecie, gramy zupełnie zawsze oddzielnie, czy to jest kompletnie jakby inna droga yy, naszej gry. Jeśli ktoś tego nie rozumie, niech nie gra underdogów. Po prostu, jeśli czegoś nie rozumiesz, że jesteś w akademii gry, zawsze możesz napisać do mnie, czy to na signalu na piwie, czy na infomałpaakademiagry.pl. Zawsze, jeśli masz jakieś pytanie, napisz bardzo ci o to proszę żeby nie było jakichś nieporozumień słuchajcie lecimy dalej lecimy dalej kolumbia jeden znowu mecz trafiony telefon mi dzwoni non stop ale za chwileczkę go odbiorę jak tylko dolecimy do końca zobaczcie tu 525 jakiś puchar Islandii kobiety niestety nie weszło i ten, met, ten dzień jest oczywiście na minus. Kolejny dzień, masakra, takich dni na szczęście jest bardzo mało, gdzie wszystko tak naprawdę jest odwrotnie. Minus. Kolejny dzień, 3,90 underdog, więc zakładam, tu oczywiście znowu ktoś może mi napisać, ale jesteś cwany, bo tutaj nie weszło, a ty liczysz, że dzień na plus. No tak, bo musisz mnie słuchać. Underdogi gramy singlami. Jeśli, jeśli grasz underdogi singlami, no to wiadomo, że ten mecz, ten dzień jesteś na plus, ponieważ underdogi to jest kompletnie inna bajka, gra się je zupełnie inaczej, rozlicza je się w dłuższym czasie, bo gramy w bardzo wysokie kursy, więc no wiecie dokładnie o co chodzi, więc tak naprawdę jeśli ktoś nie gra underdogów, tego dnia zagrał jeden jedyny mecz z Ekwadory, Kuni coś tam buru buru, wygrał. Minus, kolejny dzień. Niestety nie weszła nam y, Szwecja. Lecimy dalej. Mamy tutaj znów piękną Demolkę. Wszystko elegancko trafione. Dzień na plus. Jesteśmy już w połowie miesiąca. Zobaczcie, 19, y, 19 dzień. Jesteśmy na minus. 20 plusik. 21 nie było meczy. 22 na plusik. 23. Brak meczów. 24. Plusik. 25. Plusik. 26. Plusik. Tak jak Wam mówię, jeśli na przykład wyszukiwarka wypluwa jeden mecz, tak jak tutaj, to oczywiście możecie go połączyć, czy to z 1,5 gola, czy z pół gola, czy z każdą inną wyszukiwarką. To tylko od Was zależy, jak to wszystko będziecie układali. Zobaczcie. Kolejne dni: Zielony gonił zielone i 27 plusik, 28 plusik, 29 demolka. Wszedł nam tutaj pięknie. Underdog 4:40 elegancko wygrali 1-0 i cała reszta też nam pięknie weszła. Tutaj też był underdog 2:70 też nam weszło. No tu znowu te kobiety nieszczęsne, aczkolwiek one czasami wchodzą. Drugi dzień demolki, następny dzień 30 to już jest ostatni dzień, zobaczcie, 7 meczy, znowu te kobiety, ale załóżmy, że ktoś tego Underdoga zagrał, a widziałem, że graliście, cieszyliście się jak małe dzieciaki, ja też, 2-0, po 10, także zobaczcie, tu trafiamy 4-40, 70 10, tam gdzieś było 5, coś nietrafione, Mega duży plus i tego dnia ponownie mega duży plus. Co się dzieje z, tym, z takim podsumowaniem? To podsumowanie to jest takie, wiecie, tak? Ktoś ostatnio napisał: A jak się mają te cyferki do tych dni? No tak naprawdę mają się nijak, bo nie grasz przecież wszystkiego od góry do dołu. No nie grasz, no bo są tutaj po części, po, po drodze są underdogi. I w zależności od tego, jaką przyjąłeś strategię, czy grasz na same jedynki, czy grasz duble, czy grasz single, czy grasz jedynkę bez remisu, opcji, w zależności od tego, kto sobie co wymyśli, wyszukiwarka tylko podpowiada ci mecze. I aż podpowiada ci mecze, których nie musisz szukać, zastanawiać się, po prostu wchodzisz, widzisz, co zagrać i już 74 podane spotkania, 57 trafionych, 17 nietrafionych. Jakaś tam skuteczność wychodzi 77.03, ale tak jak powiedziałem, to nie przekłada się nijak na kupony zagrane, które tak naprawdę są zupełnie, wyglądają inaczej, jak po już pokazuję Wam, jak wyglądają poszczególne dni. I zobaczcie, 22 dni zagraliśmy w czerwcu, czyli niby słaby miesiąc, a my gramy 22 dni, mega, według mnie dużo. Dwa razy demolka, a tak naprawdę ten pierwszy dzień załatwił całutki miesiąc. Wystarczy trafić taki kurs 60 parę i do końca miesiąca możesz nie trafiać codziennie jednego kuponu i jesteś mega zarobiony człowiekiem. I skuteczność będziesz miał mega słabą, bo trafiłeś tylko jeden dzień na 22 dni gry, a okazuje się, że jesteś zarobiony. Dlatego nieraz wy mi piszecie o tej skuteczności, to nie przekłada się na zarobione pieniądze, naprawdę. Dwa razy demolka, 14 dni na plus, 22 dni gry. Nie ma możliwości i cały czas rzucam wyzwanie, jak ktoś podejmie rękawicę, napisz mi pod filmem, czy gdziekolwiek, czy na maila info@pokademia.greek.pl. Zacznij od jutra i pokaż mi, jak będziesz grał 22 dni pod rząd i z tego 14 będziesz na plus, plus dwa razy ta demolka, czyli 16 razy. W ciągu 22 dni będziesz na plus. Nie ma takiej możliwości. Nie wierzę w coś takiego, bo, tak jak mówię, większość ludzi zgaduje, a na zgadywance nie da się 16 dni być na plusie z 22 zagranych. Nie wierzę w takie bajki i wiem, że nikt mi tego nie udowodni, bo to jest po prostu nierealne, bo ludzie zgadują, chyba, że ktoś będzie miał tsunami, no to wtedy mi udowodni, że tak może być. Tylko 6 dni jesteśmy z tych wszystkich na minus. Dla mnie wynik rewelacja. Życzę sobie dni, takich, takich miesięcy jeszcze więcej. Oczywiście super by było, żeby to wszystko było zielone, ale to wydaje mi się w czasach, w których żyjemy, gdzie wszystkim rządzi pieniądz. No to jest raczej nierealne, ponieważ zawsze ktoś gdzieś może umówić się na odstawianie nogi, i żadne wyszukiwarki w tym niestety nie pomogą na tak zwane dziwne mecze. Słuchajcie, wszystkiego dobrego wam życzę. Wrzucę to podsumowanie jeszcze dzisiaj wieczorem. Na razie lecę na meczyk. Mam nadzieję, że nasi wygrają. A kto jest naszymi? Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Strzałka.